Platforma Obywatelska uderza w marszałka Jakuba Chełstowskiego i wicemarszałka Wojciecha Kałużę, rzucając poważne oskarżenia. Chodzi o kontrolę CBA w Funduszu Górnośląskim, czyli jednej ze spółek należących do samorządu województwa śląskiego. Kilka dni temu został odwołany prezes funduszu. CBA ma mieć wątpliwości co do zakupu środków ochrony osobistej dla śląskich szpitali w czasie pandemii. Doszło do wyprowadzenia grubych milionów pieniędzy polskich podatników, również pod pozorem walki z COVID. I dlatego jesteśmy tutaj wspólnie z parlamentarzystami, radnymi sejmiku, by opowiedzieć Państwu, jakie konkretne działania będziemy podejmować i podejmujemy, żeby ta sprawa została wyjaśniona, ale przede wszystkim, by powiedzieć, że czas PiS-u, czas tego marszałka i czas tego zarządu już się skończył. Radni Koalicji Obywatelskiej złożyli już wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Śląskiego. Wojciech Kałuża zasłynął tym, że po wyborach w 2018 roku zdecydował się poprzeć Prawo i Sprawiedliwość, tym samym pozbawiając opozycję, w tym Platformę Obywatelską, szans na utrzymanie władzy w wojewódzkim samorządzie. Dało Prawo i Sprawiedliwości szansę na rządzenie w województwie, no ale z pewnością była to sytuacja, która kładła się cieniem na transparentności politycznej tego ugrupowania i z pewnością Wojciech Kałuża był pewnym obciążeniem wizerunkowym. W chwili obecnej, szczególnie w sytuacji, kiedy wszyscy pewnym standardom przyglądają się, wiemy doskonale o tym, że afera respiratorowa, maseczkowa, to jest również duże obciążenie dla PiS-u w wyborach czy przed zbliżającym się rokiem wyborczym centralnie. Ta transparentność na poziomie regionu jest kwestią niezwykle istotną. Niestety dziś nie udało nam się w tej sprawie uzyskać komentarzy obecnych władz województwa śląskiego. Zdaniem działaczy Platformy Obywatelskiej w sprawie Funduszu Górnośląskiego może chodzić nawet o ponad 100 milionów złotych. Ktoś wymyślił ten program, ktoś przekazał pieniądze, ktoś sprawował nadzór nad tym, ktoś kręcił tą głową, która, no nie wiemy co, ale myślę, że niedługo się dowiemy. Także wkraczamy do Urzędu Marszałkowskiego, będziemy chcieli iść do Funduszu Górnośląskiego po to, żeby dowiedzieć się, jaka jest prawda. Śledztwo w sprawie nieuzasadnionych wydatków na materiały medyczne w okresie pandemii przez Fundusz Górnośląski prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach.